zasadzie jest 11 mostów. My przejeżdżamy w tej chwili przez most Żeleśniczki. Jak Państwo spojrzą dalej w prawą stronę, zobaczą Państwo Adzie. Tutaj było wiele kontrowersji z budową tego mostu, bo tutaj się mieszkańcy sprzeciwiali, ponieważ no, ogromne koszta były budowy tego mostu. Dworzec autobusowy, tutaj sytuacja lokalni Cyganie, których jest dość sporo, Romowie, no, którzy tutaj no, też żyją z tego, że tutaj lokalnych, padło na świetny pomysł, że skoro ludzie przynoszą tym uchodźcom jakieś koce, ubrania, jedzenie i tak dalej, to dlaczego mieliby nam nie przynieść? I ona stała swoją rodzinką, założyła sobie chustkę na głowę, to przecież kto rozpozna, czy to Cygan, czy Syryjczyk? No tak, głowę ma zasłoniętą, ale ramiona gołe, krótkie spodenki. No nie, 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 coś to chyba jest nie tak. No i w tym momencie się zorientowała, że sprytna Cyganka po prostu próbując się przebrać za uchodźcę, nie do końca zrozumiała zasady panującej w islamie. Pamala nad rzeką Sawą. Po lewej stronie znajduje się port na rzece Sawie i bardzo takie popularne ostatnio tutaj powstały restauracje. Tak zwana beton hala, tutaj były takie stara betonowa hala, w której od lat nic nie było, to jakieś były magazyny. Paryska. Także doskonaliliśmy park i twierdzę Kalamengdan, na którym będziemy sobie później spacerować. Mówi nie mylić z opadką. Przestrzeń i to na pewno będzie tam na początku wygrali, ale nie wiemy kiedy. I jest ulica, która ma nazwę przez jedynego imperatora serbskiego. To był Dušan Mocny w wieku XIII, pierwsza połowa wieku XIV. Balkańska to była Serbia. Po prostu to, co jest Dalmacja, dzisiaj Bośnia, Hercegowina, Czarna Góra, tą przed bitwą, a poza bitwą. Dlaczego? Bo bitwa, możemy zobaczyć kościół taki w stylu Bizancji. Po prostu wszystkie kościoły serbskie to zatrzymały taką albo ikonografię, albo barok. I dlaczego poświęcony temu świętu? Żeby pomóc wyzwolenie Serbii i ten kościół do okupacji otomańskiej, po prostu powinien zapomnieć to wszystko. I tu to była dzielnica, gdzie tu wszyscy ci, którzy podróżują, znajdą. A on zaczyna tutaj. To policja ma dużo pracy, ale uważajcie, żeby nie były pokradzone. Proszę bardzo, żeby trzymać dobrze te swoje torebki, pieniądze, dokumenty. Być bardzo ostrożny. Teraz proszę Państwa, jesteśmy w parlamentu. To jest parlament, który obudowany tak po pierwszej wojnie światowej, ale niestety król Aleksander dynastii Karadziordziewicz nie widział go uporczonego. Dlaczego? Zabił go. Ale możemy wysiąść na chwilę? A tak, tak, proszę. Ale ty... miała nazwę drogę do Konstantynopolu, potem zmieniona to droga do Istanbulu, później wrócimy do twierdzy przez tą ulicę, a ta ulica ma nazwę przez księża Milosza Obrenowicza.
turku, a po prostu chciał zabić każdego z tym mieczem, którego trzyma Luigi'ego. A obok jego stowane przez lata i roku. To centrum wojskowe w tych budynkach. Jeszcze troszeczkę naprzód będzie ambasada Mianmaru, to Burma już była. Potem jest budynek, który kiedyś była ambasada niemiecka, ale potem to musimy zburzyć. Tak, to się stało. Rzucali różne rzucali coś do tych okien, taka elegancka, najdroższa i możemy powiedzieć najładniejsza. Jest, radził się, bo on miał pałac prezydencji tam obok twierdzy w centrum miasta, podziemny, żeby budować sobie domy i tak, który miał nazwę 25 maja, bo to był dzień, kiedy urodził się Tito Artorze. I to dostawał, jeżeli podróżował, jeżeli gości przyniosili tutaj brzmi drużę, to potem 3 lata dekontaminacja, bo różne bomby rzucały tutaj i potem zrobił budowanie. Zobaczcie, kolejkę. Przeporuczy kolejka, młodzi ludzi chcą po prostu pojechać do Ameryki, zobaczyć, bo brakuje rekonstrukcji tego pałacu. Jest ciekawy, bo albo 2 lata temu przeprowadzono mieszkać tu jako więzień. Dlaczego? Dlatego, że musiała dowiedzieć, państwo się dowiedziło, że mogła siedzieć. Jest tu dużo nadziejnych, ale w ogóle taki sztandar czerwony japoński. Dopiero przed koniec życia to Juha Bistryczna. Miał partię socjalistyczną, jego żona miała drugą partię, to taka była taka prawa Jugosławia. Idziemy teraz, wracamy teraz do centrum miasta, przejdziemy obok stadionu. Jest taki jak był i już dowiedziałam się, że Rosjanie zbili go i prawdopodobnie, że zrobią rekonstrukcję. Stała się ta wojna i potem był komandant, ma swoje te, który Belgrad jest stolicą. I że to w ogóle nie jest taki numer dokładny, bo... Taki szklany budynek to jest bardzo szklany budynek. Tu jest centrum, który jest dzisiaj. To ulica, która ma nazwę, i że to ulica dla nas. I tu zaczyna te strony, czy stegli, oryginalne z pory rzymskiej. Nie są. Tu mamy muzeum, a w Ja nie
Thank you.